Jezus przychodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim mówisz? Jako że ci otworzył oczy. Odpowiedział: to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Tak jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Pan wypowiedział do Samuela takie słowa: nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. I warto zauważyć, może z jednej strony to jest oczywistość, tylko my czasami nad tymi oczywistościami tak przechodzimy trochę, może nie tyle do porządku dziennego, ale przyzwyczajeni do nich jesteśmy. Ale każdy człowiek ma swój taki jedyny, niepowtarzalny, bo każdy z nas jest inny, głęboki świat życia wewnętrznego. Taki bardzo osobisty, taki jedyny, do którego tylko w jakiś sposób, w pewnej mierze on sam ma dostęp. I jest tak, że człowiek w sposób naturalny ten świat swojej duchowej takiej przestrzeni chroni na różne sposoby. To jest tak, że człowiek intuicyjnie wyczuwa, że nie jest w stanie z każdym, kogo spotka, czy nawet kogo jakoś tam zna, podzielić się tym światem wewnętrznym. Bo doświadcza tego, że tam są takie rzeczy, z którymi czuję, że nie bardzo może się podzielić, że ktoś może tego nie zrozumieć, nie daj Panie Boże, wyśmiać to i przez to upokorzyć. To są takie rzeczy, których czasami boimy się, w jakiś sposób boimy się powiedzieć nawet najbliższym i szeptamy o nich tylko Panu Bogu. Czy naprawdę mówimy tylko o sobie, do której mamy bardzo, bardzo duże zaufanie? Oczywiście, że te sprawy też w jakiś sposób czasami wychodzą przy spowiedzi, bo to czasami też są tego typu powiązania. Niemniej jest to taki świat, który każdy z nas w sobie nosi, który w każdym z nas jest i można powiedzieć, który jest też bogactwem każdego z nas. Bo to przecież taka ogromna wewnętrzna przestrzeń, w której dokonuje się bardzo, bardzo dużo. I można powiedzieć, że ten swój wewnętrzny świat, to co w człowieku jest, człowiek odkrywa w życiu stopniowo, pewnymi etapami. I czy można tak powiedzieć, że od strony Pana Boga mówiąc, że Pan Bóg pozwala mu ten
wewnętrzny świat rozpoznawać przez całe życie stopniowo, na ile człowiek jest w stanie sam siebie przyjąć, sam siebie unieść. I czasami jest tak, że człowiek może być zaskoczony swoimi reakcjami czasami, swoimi wnioskami, swoimi decyzjami. Człowiek czasami sobie mówi, ja sam nie spodziewałem się tego po sobie. Wydawało mi się, że ja nigdy tak nie zareaguję, że moje reakcje będą inne. I to konkretne sytuacje w życiu odsłaniają to, co dokonuje się w naszym wnętrzu, co jest, można powiedzieć, bardzo głęboko czasami w nas ukryte. I jesteśmy sami dla siebie czasami jakąś tajemnicą. Tym bardziej drugi człowiek, widzimy tylko to, co widać na zewnątrz, to, co człowiek robi na zewnątrz, to, co mówi, ale to, co jest naprawdę w jego głębi serca, to do tego nie mamy dostępu, a on sam rozpoznaje to stopniowo. I warto pamiętać, że pełny wzgląd do tej tajemnicy naszego serca ma tylko Pan Bóg. On zna nas od pierwszych lat naszego życia, przez kolejne lata, przez całe życie. On tam ma cały czas bezpośredni wgląd do tego, co się dzieje w naszym sercu. Przypominają mi się słowa takiej piosenki sprzed wielu lat. Panie, tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się. I to jest prawda, to jest głęboka prawda, że to On wie najlepiej. I jest tak, że Pan Bóg z tej racji też wie, do czego w życiu najbardziej się nadajemy. Co w naszym życiu potrafimy zrobić najlepiej? Jaka jest nasza droga? Kiedy człowiek to odczytuje i za tym idzie, to idzie Bożą drogą. To ma taki duży pokój serca, że czyni to, co Panu Bogu się podoba. To, co dla Niego jest ważne. To, co dla Niego jest istotne. I jest tak, że Pan Bóg patrzy na nas od środka, od wewnątrz. My sami, nawet na samych siebie, tylko patrzymy trochę od zewnątrz. I czasami jesteśmy zadziwieni, my sami, czy nasi bliscy, czy ci, z którymi jesteśmy na co dzień w relacjach, że postąpiliśmy tak, a nie inaczej. Ale my dobrze wiemy, jesteśmy przekonani o tym, że postępujemy według Bożego zamysłu. Że ludzie z zewnątrz nie wszystko będą wiedzieli, nie wszystko będą rozumieli, nie wszystko będą pojmowali, bo nie muszą. Bo Pan Bóg czasami przekracza nasz sposób pojmowania czy rozumienia. Nie ma dzisiaj tego w liturgii słowa, ale są takie zdanie u świętego Pawła, że Bóg może zdziałać w naszych sercach daleko więcej niż rozumiemy czy pojmujemy. Że daje nam to rozpoznać na taką miarę, na jaką jesteśmy w stanie przyjąć. I w jakiś sposób sprawy Boże będą w naszym życiu tajemnicą. Nie do końca będą pojęte, nie do końca zrozumiałe. Ale to nie jest tak, że jako wierzący w Pana Boga musimy wszystko zrozumieć, wszystko pojąć, wszystko sobie wyjaśnić. Ważniejsze, żebyśmy Go przyjęli, żebyśmy Jemu zaufali, bo On będzie działał. Być może po latach pewne rzeczy zrozumiemy, być może po latach pewne rzeczy pojmiemy. Ale znacznie ważniejsze jest, żeby zaufać, pójść za Panem Bogiem, niż Go rozumieć. Bo nasze rozumienie jest małe. Jesteśmy tylko małymi ludźmi wobec Pana Boga. A Pan Bóg zna nas od wewnątrz, z głębi naszego serca. I jest tak, że czasami my byśmy chcieli też przeniknąć. W nas jest taka trochę ludzka pokusa, co jest w sercu drugiego człowieka. Tak powiem obrazowo trochę prześwidrować go, zobaczyć. Chcielibyśmy trochę wejść w rolę Pana Boga. I dlatego u nas czasami jest taka, jak to się mówi potocznie, wścibskość, taka ciekawość, takie, można powiedzieć, dowiercanie. Dlaczego on to zrobił? Jakie były jego motywacje? Dlaczego? Jak on mógł to zrobić? I te pytania oczywiście w sposób czasami taki niezależny od nas cisną nam się do głowy i do serca. Ale pamiętajmy, że gdzieś w którymś momencie warto przystanąć, warto być powściągliwym i zostawić to Panu Bogu, zostawić Jemu, bo On wie najlepiej, co dzieje się w sercu człowieka, nie my. I Pan Bóg też patrzy w zupełnie inny sposób, patrzy innymi kategoriami, jeśli tak można powiedzieć, personifikując myśli innymi kategoriami niż my ludzie. My myślimy na nasz ludzki sposób, Pan Bóg myśli na swój Boży sposób.
I czasami są w życiu takie sytuacje, że my byśmy się nie spodziewali tego, że ktoś pójdzie właśnie taką drogą, a nie inną. Czasami jest tak, że ktoś wstępuje do seminarium czy do zakonu i otoczenie mówi, no myśmy się tego nie spodziewali, przecież on się według naszych ocen zupełnie do tego nie nadawał. On, jak to on mógłby być księdzem, zakonnikiem? Dopiero po jakimś czasie przychodzi pewna refleksja, że ludzie jednak patrząc na jego życie, jednak jakoś tak próbując bardziej zobaczyć, to widzą te elementy, które jednak mogły przygotowywać go do tego, że w którymś momencie odpowiedział na wezwanie Pana Boga. I dzisiaj w tym pierwszym czytaniu mamy to, że tam nie ci wszyscy, którzy według miary ludzkiej byli jakoś kandydatami na władców, ale to Pan Bóg wybrał sobie tego zupełnie, który był jakby z boku, który gdzieś tam był na końcu, który według ludzkich miar nie był właściwie predestynowany do tej funkcji, którą miał pełnić. Ale Pan Bóg widzi inaczej i Pan Bóg przychodzi i Pan Bóg namaszcza, Pan Bóg prowadzi według swoich zamiarów, według swoich planów, które nie zawsze zrozumiemy. I dlatego warto czasami w takim naszym patrzeniu na świat, na ludzi, na wydarzenia trochę powściągnąć takie swoje osądzanie, takie poczucie, że wszystko wiemy najlepiej, że jesteśmy prawie jak Pan Bóg, którzy już wszystko przenikają, a przede wszystkim przenikają wnętrze drugiego człowieka. Bo to jest jakoś tak trochę poza Panem Bogiem, to nie jest dobry styl. Warto właśnie zachować pewną powściągliwość, uszanować tajemnicę drugiego człowieka, tajemnicę jego wnętrza, tego co się dzieje. I warto zawsze, jeśli chcemy jakoś po Bożemu zaistnieć wobec drugiego człowieka, to zawsze warto świadczyć o miłości Pana Boga. Widzieć też to, co dobre w drugim człowieku, to, co dobrego czyni, to, co dobrego mówi. I też głęboko ufać, że Pan Bóg go prowadzi, że ten świat jego wnętrza jest w rękach Pana Boga. My też czasami, widząc, że z człowiekiem dzieje się coś niedobrego w życiu, bo to różne są sytuacje, podejmujemy modlitwę za drugiego człowieka, jakoś otaczamy go naszym sercem, naszym ciepłem, naszą życzliwością. Ale to już nie jest tak, że wejdziemy do serca i tam przykręcimy jakieś śrubki i wszystko będzie idealnie działać. To już Duch Święty będzie działać. My mamy, można tak powiedzieć, w cudzysłowie prowokować Ducha Świętego, żeby działał, żeby przyszedł do człowieka, żeby jego wnętrze przemieniał. I będziemy widzieli po owocach, na ile ten człowiek jest na Pana Boga otwarty, na ile czyni Boże dzieła. Bo to zawsze widać właśnie po owocach. To, co w środku człowieka, gdzieś bardzo głęboko, można powiedzieć, w wielu sytuacjach też krystalizuje się na zewnątrz. Poprzez słowa, czyny, decyzje. Dlatego niech będzie w naszym sercu taki szacunek dla tej duchowej intymności drugiego człowieka, dla tego, co się dzieje w jego wnętrzu. I też głęboko ufajmy, że drugi człowiek jest w rękach Pana Boga, a my módlmy się o to, by człowiek jak najbardziej to umiał odczytywać i jak najbardziej Panu Bogu umiał ufać.